Państwa po przerwie, trzecia część naszego programu, a w trzeciej części, jak co poniedziałek, Szczecin Główny, czyli Kamil Rzechuła i Hubert Grygielewicz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Szczecin Główny, czyli portal kulturalny, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie wie, to już teraz Państwo wiecie. I rozmawiać będziemy o kulturze, głównie o muzyce dzisiaj, z tego co widzę, co Panowie mi tutaj przedstawiliście. To może najpierw o tym, co było. Baltic Neopolis Orchestra nową płytę wydała. Dokładnie tak, Baltic Neopolis Orchestra wydała płytę. Tak to wygląda. 30 października. Premiera była uwieczniona koncertem promocyjnym w Trafostacji Sztuki, który zebrał bardzo, bardzo pochlebne recenzje. Płyta przesłuchałem całą. Bardzo fajna. To warto dodać, i to sami muzycy podkreślali, że na tej płycie nie było i nie ma jako takiego dyrygenta. I przez to grałem się lepiej. Był oczywiście pan Tomasz Tomaszewski, czyli orkiestmistrz z berlińskiej filharmonii, ale oni bardziej gonili za nim, jak to opowiadali na konferencji prasowej, niż on nimi dyrygował. Paweł Łukaszewski, Mikołaj Górecki, ci ludzie stworzyli kompozycje, które się pojawiły na tej płycie. Dokładnie tak. Czy to jest współczesna muzyka poważna? To jest współczesna muzyka, ale niepoważna. Ona jest klasyczna. Nie znam terminologii. Po prostu współczesna, zagrana przez orkiestrę. Bardzo przyjemnie się tego słucha. Trzeba się nie bać tej muzyki. Warto jej posłuchać, bo jest dość przystępna i miła dla ucha. Szczególnie, że Baltiki oni tak przystępnie grają i próbują właśnie ją nam przybliżyć. Tą płytkę można kupić gdzieś w Szczecinie? Wydaje mi się, że można kupić na pewno u nich przez stronę internetową, no i przy okazji koncertów także. To jak ktoś z Państwa będzie miał okazję, zapraszamy, warto posłuchać. Muzyka pałacowa. To nie tyle muzyka sama w sobie, co zwiedzanie pałacu pod Globusem, który jest w trakcie remontu. Tak, właśnie. Byliśmy prawie całą redakcją. A także... Ty też, Kuba, byłeś? Nie, tak, widziałem prawie całą waszą redakcję. Byliśmy zwiedzać pałac pod Globusem, który jest w trakcie remontu w ramach projektu Akademia Zmienia Szczecin. No i właśnie mieliśmy okazję nie tylko, aby przyglądać się temu, jak wyglądają zmiany w architekturze, ale także podziwiać to, jak Akademia zmienia studentów swoich, czyli jak ich dokształca, jak sprawia, że wyrastają, oni dojrzewają, może bardziej tak można powiedzieć, że dojrzewają oni tam właśnie w łonie Akademii i stają się, no, wspaniałymi muzykami. Mieliśmy okazję wysłuchać dwóch wykonań gitarowych, chóru także na schodach. Był duet klarnetowy napisany przez Mozarta dla swoich kolegów. To był duet kręgielny, tak? Tak, kręgielny. Mhm. Był także solo na akordeonie. Także no, bardzo, bardzo dobre wrażenie wywarło nas to wszystko. Kuba, jak to by podobało? No, podobało mi się jak najbardziej. No. Generalnie, żebyśmy Państwo dobrze zrozumieli, to była taka wycieczka po różnych już mniej lub bardziej odremontowanych salach pałacu pod Globusem, gdzie poupychani byli pochowani muzycy, którzy w momencie, kiedy grupa zwiedzająca wchodziła do danego pomieszczenia, zaczynali grać, co było bardzo przyjemne i przy takim akompaniamencie muzycznym można było sobie podziwiać wnętrza. Jeszcze ogromne wrażenie zrobiła lekcja pokazowa wokalistyki razem z studentem z Chin. A, rzeczywiście. Tak, on chyba do końca nie wiedział, że wtedy będziemy wchodzić i dopiero po kilku minutach się zorientował, że ma audytorium jakieś. Kiedy zaczęliśmy bić mu brawo za jego pleców. Dokładnie. No cóż, pałac na pewno pięknieje i wydaje się, że po remoncie rzeczywiście będzie nie tylko służył studentom, ale jak również też mieszkańcom, bo tam będzie i teatr, i będzie medioteka chyba otwarta. Medioteka już chyba jest tak, otwarta. Aż tak daleko tam. Planowany jest też ogród na dachu, także... No, studio fotograficzne. W każdym razie, kto z Państwa nie był, to proszę żałować, ale na pewno jak już remont dobrnie do końca, to na pewno warto będzie tam zajrzeć i zobaczyć, jak te wnętrza zostały odnowione. No kto wie, może będzie kolejne jeszcze w najbliższym czasie oprowadzanie. Zobaczymy. No to w takim razie czemu nie? Trzeba śledzić na bieżąco, jak tam panowie robotnicy sobie dają, jak najbardziej dają radę. Dobrze, to było. A co przed nami? Dzisiaj premiera kolejnej płyty. Tak jest. Sorry Boys. Warszawski skład. No właśnie, powiedz cośkolwiek, bo niestety przyznam się bez bicia, że
nie słyszałem. Jakbyśmy byli w innym programie, gdzie też jest piękna karafka z wodą, to pewnie bym powiedział, że znam, ale niestety ale nie. Sorry Boys, to jest skład, który na polskiej scenie muzycznej istnieje już kilka ładnych lat, bodajże 3 lata kazali czekać na swoją drugą płytę, którą trzymasz właśnie w rękach pod tytułem Vulcano. To jest 10 kompozycji bardzo, bardzo mocno przemyślanych. O ich debiucie już mówiło się, że jest bardzo, że jest dobry, że jest przemyślany, że dojrzały. O, to było chyba najczęstsze słowo, które się przewijało przez różnego rodzaju recenzje tamtej płyty. Pracowali bardzo intensywnie, różne festiwale, w tym Open Air oczywiście. No i za 3 dni, czyli w czwartek, 7 listopada, zawitają do Szczecina z tym premierowym materiałem. To warto będzie w takim razie w pasie posłuchać. Gdzie będą grać? Hormon. Hormon, godzina 19. Serdecznie zapraszamy. Dobrze. To może zanim przejdziemy do kolejnych muzycznych propozycji i koncertów, które nam się zbliżają, to powiedzmy 3 słowa o bajkach samograjkach, trochę o teatrze. No to bajki samograjki. Jest to jakby kulminacyjny moment obchodu 65-lecia przez Teatr Lalek Pleciuga. Bajki samograjki to są wybrane bajki Jana Brzechwy opracowywane przez aktorów teatru wraz z panią Anną Augustynowicz. Premiera będzie miała miejsce 16 listopada. Warto jeszcze też dodać, że był konkurs na plakat i wygrała go 6-letnia Ala i jej pracę będzie można oglądać, już można oglądać na mieście, na różnego rodzaju posterach. To zapraszamy w takim razie na bajki samograjki. A jak już się premiera odbędzie, to pewnie sobie i o tym porozmawiamy, bo to na razie możemy tylko mówić o tym, że Brzechwa wielkim poetą był i tyle. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do kolejnych propozycji muzycznych, koncertowych, bo widzę, że się dzieje nadal. Ten niby dwutygodniowy taki maraton koncertowy się skończył, a tutaj wcale nie skończył. Nam kluby nie dają nam odetchnąć. Może w takim razie Happy Set w piątek w Słowianinie. Ja szczerze mówiąc nie przepadam za zespołem, aczkolwiek odnoszą duże sukcesy. Nie jesteś nastoletnią dziewczynką, to normalne. No, taka jest opinia właśnie, aczkolwiek też jak byłem parę lat temu na Jarocinie i oni grali, to dzień później pewien pan skacowany wstawał na polu namiotowym i się pytał, co on wczoraj robił, że nie pamięta, a wszyscy mu powiedzieli znajomi, że był w Pogo na Happy Sedzie i że był naprawdę bardzo szczęśliwy. On tego nie pamiętał, wyrażał tylko nadzieję, że nie zabił nikogo tam po drodze. Także, myślę, że... No tak, ty nie jesteś fanem, ja też niespecjalnie, ale jednak fanów mają, bo zdobyli Złotego Bączka, czyli... Mi się podoba jedna piosenka, nie znam tytułu. Pewnie Miłość. Pewnie nie. Nie. No dobrze, fanów mają, to na fanów pewno. Mają, zdobyli Złotego Bączka w tym roku, także ileś tam tysięcy osób musiało na nich swój głos oddać. Koncertują intensywnie, a teraz przy okazji koncertu będzie też promocja ich śpiewnika. Przygotowali dla fanów taką niespodziankę i każdy będzie mógł sobie zakupić. Tam są chwyty, teksty i razem z nimi zaśpiewać, na przykład. Co za niespodziankę, jak ty o niej mówisz, wiesz co? Przepraszam, spaliłem wszystko. Nie, no to fajne, w dobie internetu tak naprawdę nie wiem, czy się jeszcze produkuje coś takiego jak śpiewniki gitarowe, które kiedyś się kupowało w księgarni, tam były wszystkie tajne akordy i funkcje do tego, że można sobie zagrać na gitarze co nieco. To fajnie, to miło, to wracamy trochę do korzeni. Dobrze, Happy Set, co ja tu jeszcze widzę? O, piersi będą. Piersi będą pokazywane piersi w Imperium 10, czyli w dzień przed 11, czyli można zaszaleć, ponieważ następny dzień będzie wolny z okazji święta. No, warto wspomnieć oczywiście o tym, że są to piersi w nowej odsłonie z nowym wokalistą Adamem Asanowem. No i najbardziej znany kawałek ich aktualnie? Balkanika. Tak, będzie się działo, będzie zabawa. Aha, czy to są te same piersi, które grały z Kukizem, tylko teraz grają bez Kukiza? Tak, ja się wtedy zastanawiałem, bo gdzieś się zatrzymywałem na stacji benzynowej w Polsce, nieistotne. W telewizorze leciał właśnie taki teledysk do tego utworu. Temu było podpisane, że piersi. Zupełnie mnie to jakoś tak skonfundowało. Nie wiedziałem, Kukiz o co chodzi. Skupił się teraz chyba bardziej na karierze politycznej. Od czasu do czasu tam się z Jugopolis udziela, a z piersiami odciął się od piersi. No, piersi przeszły lifting. Tak. A to nie wiem, czy to dobrze, bo ten utwór będzie się działo, jakby zupełnie nie przystaje do tego, czym były piersi. Chyba. Mówią, że artysta ewoluuje. No. Warto się przekonać własnoocznie, własnoucznie. I to w klubie Imperium.
W klubie Imperium oprócz piersi będziemy mieli później 13 zespół Wonky One. No, wielkich showmanów polskiej sceny. Tak, no byłem osobiście na kilku koncertach, ty zresztą też i każdy robi niesamowite wrażenie, jest po prostu niepowtarzalny, niesamowity kontakt z publicznością. Od fajerwerków, znaczy fajerwerków, takich... Sztuczne ognie, zimne. Zimnych ogni, tak. Efektów pirotechnicznych, tak. Nazwijmy to tak fachowo. Poprzez efekty ogrodnicze, czyli konewki i kwiaty, po balony, no... No, ostatni ich koncert zeszłoroczny, z grudnia bodajże, zakończył się małym rozgardiaszem pod sceną Słowianina, bo wokalista w trakcie występu podzielił się z publicznością tym, co miał. Czyli kilkoma chryzantemami, bez doniczek oczywiście, no i potem można było sobie na przykład podpisy na listku wziąć od nich, tego typu rzeczy. Ładnie powiedziałeś, rozgardiasz, to rzeczywiście do koncertów przystaje. Tak. Ale muzycznie trzeba im oddać, no to są fenomenalni, tam przecież grają ludzie, którzy no, zjedli już zęby na scenach, większych, mniejszych. Parę lat temu byli razem z naszym szczecińskim Big Fat Mamą i Leszkiem Możdżerem na festiwalu w Montreux. Także nie tylko jeżdżą po Polsce, ale również zahaczają o ten wielki muzyczny świat. Piotr Nalepa we Free Bluesie będzie przypominał utwory ojca. Będzie przypominał utwory ojca, dokładnie. To ostatnio takie modne, bo niedawno była przecież Natalia Niemen, też śpiewała utwory ojca. Teraz pan Piotr przyjeżdża i będzie przeboje Tadeusza wykonywał we Free Blues Clubie także 10. Tak jak piersi. Też 10, też dzień przed Świętem Niepodległości. I jeszcze 10 właśnie, takie wydarzenie, które nawiązuje do 11, czyli do Święta Niepodległości. Mianowicie wystąpi marszałek Pizducki, żeby się nie pomylić, Pizducki, ze swoim zespołem Konie. Pan marszałek do tej pory występował w formule One Man Band, prawda? Czyli robił za cały zespół, śpiewając i grając na różnych instrumentach na scenie, a teraz zaprezentuje się ze swoim nowym projektem, czyli Końmi. I to wszystko wydarzy się w Odrze Zoo o 20 godzinie. Czy ty rozumiesz, że takie alternatywne bardziej muzyczne przedsięwzięcie? Ale kasztanka ma wpaść. A wąsy pan marszałek ma? Ma zarost i jest pod naszym patronatem. Okej. Okay. Nie, ale polecamy, bo to jest takie szczecińskie też, mocno regionalne wydarzenie. Myślę, że warto w taki niekonwencjonalny sposób uczcić Święto Niepodległości. Organizowane także przez portal Tego Słucham, z którym też już taką komitywę lekką weszliśmy i bardzo nam się fajnie razem działa. O Baltikach już mówiliśmy i o nowej płycie, ale też 14 grają koncert z Chorymi. Z Chorymi. W studiu Polskiego Radia Szczecin. Dokładnie tak, grają. Kiedy rozmawiałem z Olkiem jakiś czas temu, to właśnie wspominał o tym koncercie, że będą planowali nagrać w trakcie jego trwania płytę Veni, Vidi, DVD. Tak ładnie nazwali. Na koncercie będą również premierowe utwory ze zbliżającej się płyty Nieznośna Lekkość Hitów. No się tak zbliża i dojść nie może. No ale pracują bardzo ciężko, no tam już... Singiel jest chyba prawie wybrany, ale cały czas myślą nad tym, kogo zaprosić na tak zwany featuring. No to wiem, zawsze jak Olka spotykam, to go pytam, kiedy ta płyta, ciągle nie może mi się sprecyzować. Czyli tym razem to będzie odsłona Chorzy Symfonicznie. Jakby. Tak, będą Chorzy Symfonicznie za czas jakiś, prawdopodobnie w marcu. Na pewno na wiosnę 2014 roku ma być płyta DVD już dostępna, która ma umilić nam czekanie na drugi krążek. Bardzo fajnie, bardzo miło. Cóż tam jeszcze zostało z tej listy, którą panowie przygotowaliście? Behemoth. Imperium, szatańska muzyka. Przyjadą w ramach trasy Czarna Polska Jesień. Razem z supportującymi ich... Obscure Sphinx i... Sphinx? Nie wiem, czy dobrze wymawiam. I Toe zespół. Dwa także takie mroczne zespoły. Ja tylko jeszcze dodam, tak się wtrącę, że jedna z osób, która zakupiła już bilet na ten koncert, zwróciła uwagę przez zrobienie zdjęcia na jego odwrotu, że jest tam napisane, że uwaga, wydarzenie może obrażać uczucia religijne i tak dalej. Także no, Behemoth po prostu wychodzi sam z siebie i pokazuje, jaki jest. Wszystkie osoby, które posiadają uczucia religijne, raczej
prosimy się w Imperium, nie po... Behemoth to jest to... Adam Nergal. Z Nergalem. Aha, dokładnie. No dobrze, no to wykazałem się w takim razie wiedzą na temat zespołów heavy metalowych. I to jest w klubie Imperium również, zapraszamy. Coś no tak, jeszcze? Bo tak szczerze mówiąc, tą waszą listę strasznie tak poskakałem po niej. No tak, jeszcze będzie tak z cieńszej gry, muzyki, to będzie Blinded. Aha, o właśnie. Zespół trójmiejski z supportem naszym szczecińskim, czyli Godbite'em. Godbite też odświeżony, nowy gitarzysta. Tak, z nowym gitarzystą, to nie będzie chyba, nie, to nie będzie na pewno ich pierwszy koncert, ponieważ grali też w Poznaniu ostatnio. Ale będzie chyba to pierwsza okazja dla szczecińskiej publiczności, żeby się przekonać, jak wygląda nowy skład Godbite'a. A z kolei Blind będzie promował swoją nową płytę, taką bardziej koncepcyjną, wielowarstwową i myślę, że ciekawą. I to wydarzenie odbędzie się 13. Tak, tak. Ale jeszcze chwilę po nie, chwilę przed Behemotem będzie Kasia Nosowska, taki szczeciński. 19. Katarzyna Nosowska przyjeżdża do klubu, a jakże Imperium. Będzie prezentowała największe swoje przeboje ze wszystkich płyt solowych, a jako gość, support, będzie Krzysztof Zalewski. Oglądałeś Idola? 10 lat temu? Krzysiek jest nie do poznania teraz zupełnie. Ten Zalew był, prawda? Glany, długie włosy. Pamiętasz? Nie, nie, teraz już nie ma długich włosów. No nie, teraz nie ma długich włosów. On... Wydawać by się mogło, że zniknął na te 10 lat, co jest kompletną nieprawdą, ponieważ po 2 latach grania tego materiału z debiutu przeprowadził się do Wrocławia, poznał nowych muzyków i zaczął się uczyć. Zaczął się uczyć, jak pisać piosenki i w międzyczasie występował właśnie z Kasią Nosowską, z Hejem. Teraz intensywnie koncertuje z grupą Muchy, z Brodką i wydaje nową płytę niedługo. Nie wiedziałem, że Wrocław tak zbawiennie na ludzi działa w takim razie. Szanowni Państwo, tu żeśmy sobie porozmawiali i długo nam zeszło tak naprawdę. Mam nadzieję, żeśmy Państwa nie zanudzili i nie musieliście Państwo przełączać na telewizję publiczną. Kamil Żychuła i Hubert Grygielewicz, dziękuję. Czyli portal kulturalny Szczecin Główny. Dzisiaj bardzo, bardzo muzycznie. No ale co poradzić, skoro się tyle różnych muzycznych wydarzeń w Szczecinie odbywa, to tylko się cieszyć. Zapraszamy na stronę www.szczecingłówny.org. Tam wszystko to, o czym mówiliśmy i pewnie jeszcze wiele, wiele więcej. Dziękuję Panom za rozmowę. Dziękujemy. A Państwu również dziękuję za uwagę, bo to byli moi ostatni goście, w związku z czym kłaniam się nisko i zapraszam na kolejną Galaktykę Pomerania już w środę o godzinie 17. Do zobaczenia.